życzymy Wam fajnych wrażeń, żebyście się fajnie bawili. Mam nadzieję, że będziecie szkołę w młodzieży gminy Smyków bardzo dobrze wspominać. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czyli wody było jednak za mało, rozumiem? Dobra, nie, sam raz. Za rok masz dalej. Ale przepłynąłeś tam po linie? No, bez liny już trochę było. Bez liny tak się troszkę trzeba by uważać. You're
dla zadowolonych zawodników. Jak było na trasie? Bardzo dobrze, bardzo trudno, wymagająco, ale jak zawsze najlepiej. Dystans giga, rozumiem, tak? Mega. Mega. Ile punktów? Wszystkie. Wszystkie, czyli brawa dla nich. Jak było na trasie? Super, błotnisko. Ty, dziewczyna, robi jak jest wilgotno, tak? Lubi, okej. Okay. A pani jak się czuła? Super było, naprawdę. Super impreza. Zbliżamy się tutaj do pana starosty, jeżeli możemy prosić o opinię, jak było na trasie? No, trasa była trudna, ale dla nas jest ważne, że daliśmy radę. 5,5 km dla mnie w rowerku, to ja naprawdę siedzę sobie teraz spokojnie i patrzę, co się dzieje. Dokładnie, ja myślę, że cały powiat jest dumny z pana Grzegorza, że przyjechał, dał radę, jest szczęśliwy, zadowolony i do następnego razu. 5 km? Jeszcze pan Jarosław. Ja chciałbym sprostować. 41 km mieliśmy już w Sielpi. A starosta mówi o 5,5 godzinach, nie kilometrze. Dokładnie. I to jest wybrnięcie dyplomatyczne. Zarządu i Rady Powiatów Końskich gratuluję organizatorom. Wspaniała impreza. Zresztą Interaktyw nie pierwszy raz organizuje imprezę w naszym powiecie. Zawsze się imprezy udają. Gratuluję profesjonalizmu niektórym zawodnikom, bo jak zobaczyliśmy, jak oni jadą, to jesteśmy... Mamy dużo do zrobienia, panie Jarku. To trzeba, musimy sobie powiedzieć. I myślę, że powiat konecki spodobał się państwu i w przyszłym roku widzimy się na kolejnej imprezie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, myślę, że jako gospodarz tej gminy przede wszystkim podziękuję organizatorom. Pokazaliście, że potraficie przepiękne imprezy robić. Robicie to profesjonalnie, dlatego gratuluję wam. Cieszę się, że mogliśmy gościć tak wspaniałych zawodników praktycznie z całej Polski. Podsłuchuję czasami głosy zawodników, to wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, uśmiechnięci. Osiągnęli swój cel, bo przecież zabawa jest najważniejsza. Dlatego, słuchajcie, zapraszam, za rok spotykamy się na podobnej imprezie. Zapraszam za rok. Dzięki. Szanowni państwo, jako prezes Czechnicy Koneckiej dziękuję, że zostałem sflogany. Takie miłe uczucie zmęczenia jest u mnie i obiecuję, że każdą imprezę, którą będziecie jeszcze robić, wy jako organizatorzy, my jako Wszechnica Konecka wspieraliśmy, wspieramy i wspierać będziemy. Dziękuję. Drodzy uczestnicy, bardzo miło było gościć was na terenie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Barycz i Nadleśnictwa Stąporku. Myślę, że zagwarantowaliśmy wam bardzo dobre trasy, dobrze zamoczone. Wody wam nie brakowało, trudności tym bardziej. Mogliście się wykazać, to wszystko zrobiły Lasy Państwowe, żeby ubogacić tą całą imprezę. Jeszcze raz, tak jak wójt mówił przed chwilą, zapraszamy w nasze rewiry,
aby ubogacić trochę to, co możecie zobaczyć, to, co możecie wynieść podczas takiej wędrówki rowerowej.